Czołówka zawita jutro do Lublina. Jakie nastroje w drużynie przed jutrzejszym pojedynkiem ze Świtem? Bojowe, no liczymy na to, że w końcu karta się odwróci i w końcu zapunktujemy na własnym stadionie. To jest ta wyrównana liga i myślę, że każdy z każdym może wygrać i jutro trzeba wyjść zasuwać. Musimy dać z siebie 110% i liczyć, że wygramy to spotkanie. Ten tydzień to głównie taki maraton treningowy na szybkość. Jak oceniasz przygotowania takie szybkościowe? No na pewno przygotowanie szybkościowe w dzisiejszej piłce jest bardzo ważne, bo nieraz ułamki sekund decydują o tym, czy zdąży ktoś piłkę wybić, czy zostawić nogę i strzelić bramkę, więc myślę, że takie treningi jak najbardziej nam się przydadzą. Wielu kibiców podkreśla to nawet w dopingu, że brak ambicji, hańbicie motor. Jak to wpływa na postawę piłkarzy na boisku? Znaczy, no staramy się koncentrować na grze, a takie, no nie wiem, komentarze z trybu, no to na pewno, nam nie pomaga, ale nie ma też się co dziwić kibicom, no bo przegrywamy praktycznie mecz za meczem i to nie możemy szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla siebie. No. Trzeba w następnym meczu wyjść, dać siebie wszystko i liczyć, że ta karta się odwróci i zwyciężymy. Czy jutro Motor Lublin zdobędzie pierwsze 3 punkty przed własną publicznością w tym sezonie? Postaramy się i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w końcu tak się stało.